środę 27 kwietnia Emila Okupska. Zaczynamy wydarzenia Telewizji Centrum. A dziś w serwisie m.in. oferta dla uczniów. W Zgierzu po raz kolejny odbyły się powiatowe targi edukacyjne. Potem znajdziemy pracę w sektorach służb mundurowych, więc jeżeli ktoś już wybrał, no to trzeba się tego trzymać. A także ostatni dzwonek dla podatników. Zeznania PIT trzeba złożyć najpóźniej do poniedziałku. Po tym terminie może czekać nas kara. Aktualnie upływają ostatnie dni terminu do końca tego tygodnia oraz jeszcze dzięki korzystnemu układowi kalendarza w poniedziałek można składać zeznania podatkowe. Uczniowie ostatnich klas gimnazjów przygotowują się do wyboru przyszłej szkoły. Już wkrótce rozpocznie się nabór na przyszły rok szkolny 2016-2017 do liceów i techników. Gdzie kontynuować edukację? Przed tym dylematem staje większość nastolatków. Pomocne w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w życiu dla młodych Zgierzan mają być organizowane corocznie powiatowe targi edukacyjne. Ofercie dla gimnazjalistów przyjrzał się Rafał Woźniak. Na targach pojawiły się szkoły ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowe, zarówno z powiatu zgierskiego, jak i samego Zgierza. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu zgierskiego, bez względu na to, kto jest ich organem prowadzącym, także i nasze prowadzone przez powiat zgierski, ale i również szkoła w Bratoszewicach, którą prowadzi gmina Stryków, czy chociażby liceum imienia Trauguta, które prowadzone jest przez miasto. Systematycznie co roku zapraszamy wszystkie szkoły, żeby młodzież gimnazjalna miała pełną ofertę, żeby mogła się z nią zapoznać i świadomie dokonać wyboru, bo w czerwcu przyjdzie pora składania podań do szkół ponadgimnazjalnych i decyzje będą już musiały być podjęte. Swoje stoiska z ofertą szkoły wzbogaciły występami artystycznymi oraz poczęstunkiem. Formy reklamy były różne. Zachwalano poziom i wyniki osiągnięte w olimpiadach, zagraniczne staże częstowano smakołykami. Były pokazy walk, mundury, pokazy sportowe, w tym imponujące pokazy taneczne, popisy wokalne, eksperymenty, a nawet jedna ze szkół przeprowadziła sekcję serca. Wszystko idzie w takim kierunku, aby uczeń mógł od razu zastosować to, czego się nauczył. Mamy na przykład zdjęcie bądź jakiś schemat w książce i możemy potem sprawdzić sami, czy wszystko się zgadza, porównać to z rysunkiem. Tutaj akurat mamy serce świni, które jest bardzo podobne do serca człowieka. Tutaj jest zawieszona żyła. Mamy właśnie takie doświadczenie, które pozwala udowodnić, jak silne ściany są żyły. Tutaj każdy, kto przyjdzie, może sobie powiesić odważniki. Dziś dobra znajomość chociaż jednego języka obcego to podstawa. Szkoły mocno rozwijają się w tym kierunku, aby zaspokoić potrzeby uczniów. Rewelacją w tym roku jest, za co dziękuję prezydentowi miasta Zgierza i naczelnikowi, jako druga szkoła w województwie mamy dla klasy językowej, czyli dla humanistów, perełkę. Mamy native speakera, który będzie prowadził zajęcia w klasie językowej. Na pewno w podjęciu tej jednej z najtrudniejszych decyzji pomocni okażą się rodzice, którzy według badań są autorytetem także w sytuacji kształtowania przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dodatkową wskazówką mogą być też opinie kolegów. Jednak jak radzą pedagodzy, lepiej je traktować jako głos doradczy niż ten decydujący. Może się okazać bowiem, że szkoła odpowiednia dla jednego ucznia nie będzie odpowiadała innemu. Na obszerną relację z powiatowych targów edukacyjnych zapraszamy Państwa w poniedziałek, 2 maja. Roczne zeznanie podatkowe powinny złożyć wszystkie osoby, które uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. I choć termin składania PIT-ów upływa już w najbliższy poniedziałek, to na korytarzach Zgierskiego Urzędu Skarbowego ruch jak w ulu. Wszystko dlatego, że wielu z nas zwlekało ze złożeniem zeznania do ostatniej chwili. Zeznanie roczne powinny złożyć wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tym roku wyjątkowo swój formularz możemy złożyć jeszcze w poniedziałek, 2 maja. Aktualnie upływają ostatnie dni terminu do końca tego tygodnia oraz jeszcze dzięki korzystnemu układowi kalendarza w poniedziałek można składać zeznania podatkowe. Urząd jest dzisiaj czynny normalnie, czyli od 7.30 do 16.00, natomiast w czwartek i w piątek są to dni wydłużonej obsługi. Jesteśmy czynni od 7.30 do 18.00.
w każdy z tych dni. Cały czas jest czynna sala obsługi, można składać zeznania. Również poniedziałek, który wypada 2 maja, jest normalnym dniem wydłużonej obsługi, kiedy urząd jest czynny do godziny 18. Oprócz tradycyjnej metody, jaką jest złożenie PIT-u w Urzędzie Skarbowym czy poprzez wysłanie go na poczcie w formie dokumentu, to możliwe jest także wysłanie zeznania przez internet. Wystarczy wejść na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, gdzie znajdziemy interaktywny formularz, za pomocą którego można wypełnić i wysłać swoje zeznanie podatkowe. Szczególnie polecam usługę pod skróconą nazwą PFR. Jest to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Można u nas w urzędzie również wysłać takie zeznanie. Można takie zeznanie wysłać sobie z domu. Dlaczego jest takie dobre? Ponieważ system, dzięki któremu można wysyłać tego rodzaju zeznania, automatycznie pobiera informacje z danych, które zostały wprowadzone przez płatników w informacjach wydanych wszystkim podatnikom. Niestety jest to dostępne na razie tylko dla osób otrzymujących wynagrodzenia bądź emerytury. Natomiast jest o tyle dobre, że ten system pozwala całkowicie uniknąć błędów, ponieważ te dane są wprowadzane automatycznie i wprost. Wysiłek jest naprawdę niewielki. Polecam, sam rozliczyłem się w ten sposób. Według ekspertów to najprostszy, najszybszy, a jednocześnie bezpieczny sposób rozliczania się z fiskusem. Nie czekajmy jednak ze składaniem e-PIT-u do ostatniej chwili. Do tej pory do Zgierskiego Urzędu wpłynęło ponad 44 tysiące zeznań podatkowych, z czego około 40% to właśnie te złożone drogą elektroniczną. Kwiecień plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata. W tym roku to przysłowie sprawdza się bardzo dobrze. W te ładniejsze i cieplejsze dni wiosenna pogoda sprzyja spacerom po lasach i parkach. Trzeba jednak być ostrożnym. Specjaliści alarmują, że w tym sezonie komarów i kleszczy jest i będzie znacznie więcej niż w latach ubiegłych. To efekt łagodnej zimy, praktycznie bez mrozów i śniegu. W całej Polsce nie brakuje przypadków, kiedy to pacjenci zgłaszają się do poradni zdrowia po ukąszeniach przez kleszcze. I choć wiosna nie rozpoczęła się jeszcze na dobre, to już także w naszym mieście są pierwsze przypadki, kiedy zgierzanie znajdują na swoim ciele tego typu pasożyty. Kleszcza można nabawić się nie tylko w lesie, ale również chodząc po ulicznych trawnikach czy parkach. A aby uchronić się przed niechcianym pajączkiem, należy pamiętać o odpowiednim okryciu ciała, czyli o długich spodniach, bluzce z rękawem, czapce czy kapeluszu na głowie. Najlepiej, aby ubranie było jasne. Nie dlatego, że kleszcze ich nie lubią, ale żeby łatwiej było je zauważyć. Nie zapomnijmy również o stosowaniu specjalnych preparatów. Mimo tych wszystkich środków ostrożności, po powrocie do domu trzeba uważnie obejrzeć całe ciało. Pierwsza rzecz, jak się sprawdzać po każdym spacerze, nawet takie wyjście z pieskiem na trawnik pod blok, to lepiej się obejrzeć, prawda? Czy gdzieś coś nie weszło. No i staraj go się usunąć jak najprędzej. Są takie całkiem przyzwoite do dostania urządzenia do wyjmowania kleszczy. Tam jest instrukcja taka, że no trudno ją nie zrozumieć. Jak nie, to pensetą też można, to jest troszeczkę trudniej, ale te urządzenia naprawdę spełniają swoją rolę. Najważniejsze jest tak, to też nie musi być w ciągu 5 sekund po wejściu tego sympatycznego zwierzaczka. Wystarczy do 48 godzin, jak jest usunięty, to już najgorzej być nie powinno. Kiedy już niestety staniemy się ofiarą pasożyta i usuniemy go sami, czy też z pomocą lekarza, bardzo ważne jest także obserwowanie miejsca po ukąszeniu. Zaniepokoić nas powinien dopiero ewentualny rumień, który może pojawić się po około 7 do 10 dniach od ukąszenia. Czyli nic takiego się nie robi, jest tylko czerwona plamka i nic, no to dezynfekować to miejsce i powinno być po kłopocie. Niektórzy uważają, że powinno się od razu antybiotyk wziąć po takim ukąszeniu. Ja mam wątpliwości. Przy jakimś takim mnogim pogryzieniu, powiedzmy, było się gdzieś w lesie na dłuższym spacerku, w samych kąpielówkach i powiedzmy tych kleszczy jest cała chmara, no to wtedy warto wziąć. Prawdopodobnie jednorazowa dawka, jeżeli nie ma takich objawów tego rumienia, powinno wystarczyć. Warto dodać, że pasożyty przenoszą wiele groźnych chorób, takich jak borelioza, wirusowe zapalenie mózgu. Objawy charakterystyczne dla pierwszej z nich to rumień, bóle korzonków czy zapalenie stawów kolanowych. Jednak te pewne środki ostrożności powinny nas przed tym uchronić.
Przyćmione światło, świergot ptaków i zapach morza. Wizyta w Grocie Solnej to alternatywa dla wiosennego spaceru. W Zgierzu mamy dwie groty solne, jedną na Rudunkach, drugą w Łaźni Miejskiej. Wewnątrz nich z dala od miejskiego zgiełku. Można nie tylko odpocząć, ale także poprawić swoje zdrowie i zafundować sobie zastrzyk pozytywnej energii. Wnętrze jaskini zbudowane jest z tak zwanych słonych cegieł i brył soli, a podłogę pokrywają kryształki soli przypominające piasek. Światło sączy się z lamp solnych. Relaksującą atmosferę podkreśla łagodna muzyka. Można tu odpocząć, a przy okazji nawdychać się powietrza nasyconego minerałami i mikroelementami, między innymi jodem, sodem, wapniem i magnezem. Zupełnie jak na brzegu morza po sztormie, kiedy powietrze zawiera najwięcej jodu. Jaskinia solna wspomaga nam odporność organizmu, działa świetnie na górne drogi oddechowe, na alergie, na zatoki. Oprócz tego świetnie działa na stres, tak? Tu możemy się odprężyć, zrelaksować. Seans w świat jaskini solnych trwa 50 minut. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą białych skarpetek. Dorośli mogą spędzać czas na leżakach, dzieci na zabawie, robieniu babek z solnego piasku. Dostępne są trzy rodzaje jaskiń. Jaskinia rodzinna, świetne miejsce dla dzieci, które pod okiem rodziców lub opiekunów mogą korzystać z zabawek. Jest również jaskinia spokojna, gdzie można wyciszyć się po trudach dnia codziennego. Ja jak wyjdę, to jakaś, a później już mi to przychodzi. Tak spokojnie wyobrażam sobie, że jestem nad morzem, czyli oddychanie coś mi daje, no myślę, że tutaj jednak te warunki sprzyjają temu i jest przyjemnie. Staram się 10 oddechów głęboko i potem wypuścić. Trochę nogi gimnastykuję, sobie stopy, ale potem zasypię. To jest najlepszy relaks. Można się poczuć jak nad morzem? Można. Ale trochę się tu bałam, bo tyle tych żaróweczek, jak któreś na oko mi wpadnie. Co tydzień przychodzę zawsze w poniedziałki. No i Monia, jak się czujesz po grocie? Dobrze, no. A ja bezpiecznie. Chodzimy po soli, robimy taki kurz, dym po prostu, żeby to wdychać i to jest na oskrzela, na samopoczucie. I potem się relaksujemy na leżaczkach, przy muzyce. Przy ptaszku, ptaszki śpiewają, ptaszki. Woda nam szumi, słyszymy szum morza. Dla pragnących się trochę poruszać dostępna od niedawna jest jaskinia aktywna. Posiada 8 rodzajów stołów rekondycyjnych, na których można ćwiczyć różne partie ciała. Na każdym łóżku zalecane jest spędzić 10 minut. To wystarczający czas, aby poruszać mięśnie, ale ich za bardzo nie zmęczyć. Ja na rowerze jeżdżę, to muszę trochę, bo mnie to skurcze łapy. Pierwszy raz tutaj jestem, tak, ale jest super. Bardzo dobrze to wpływa na mój układ nerwowy. Masaż ogólnego ciała. A tutaj no, na tyłek, tutaj brzuszek. Także zupełnie spokojnie. Grota Solna na Zgierskich Rudunkach to nie jedyne takie miejsce w Zgierzu. W zabytkowej łaźni miejskiej również można korzystać z solankowej inhalacji. Pomieszczenie wyposażone jest w urządzenie wytwarzające specyficzny mikroklimat, z szemrzącą wodą spływających po kamieniach, z bryłami soli z kopalni w Kłodowie, relaksującą muzyką oraz ogrzewaniem podłogowym. W takich warunkach naprawdę zdrowo się oddycha i przy okazji można się zdrzemnąć. Tak, dla zdrowotności. Zrobiło się bardzo błogo i relaksowo na koniec dzisiejszego serwisu informacyjnego. Już za chwilę jednak trochę więcej emocji. Zapraszam na Zgierski Patrol, czyli program interwencyjny o problemach Zgierzan. Na kolejne wydarzenia zapraszam w imieniu Czarka Adamskiego w piątek. Tymczasem ja się z Państwem żegnam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.